Dzień dobry moi drodzy, witam Was w ten piękny, słoneczny dzień na koniec miesiąca. Marzec trochę przeplatał nam śniegu, ale to słońce wiosenne już coraz bardziej jest odczuwalne, coraz częściej się pojawia. Teraz nawet specjalnie nie zamykam okna, bo tak pięknie śpiewają ptaki, że nie chcę się jakby tutaj przed tym dźwiękiem zamykać. A przychodzę dziś do Was z ulubieńcami, z kolorowymi ulubieńcami marca. Jedna z Waszych ulubionych serii na moim kanale. Wybrałam dla Was 5 roślin, które w marcu mnie bardzo, ale to bardzo cieszyły. Widzicie to na załączonym obrazku, co to za cuda już mniej więcej. O każdej roślince teraz sobie porozmawiamy osobno, porobię Wam zbliżenia, także zapraszam na coś dobrego do picia, na przykład szklanka z wyciśniętym sokiem z cytryny. No i poglądamy sobie, mam nadzieję, fajne dla Was rośliny. Kochani, nie mogę nie zacząć tutaj od mojego przepięknego Anthurium Forgetii White Stripes, które posiadam od grudnia z importu z Equagenery. Jak widzicie, ono miewa się tutaj nadal całkiem dobrze. Nawet bym powiedziała wręcz świetnie. Ma przepiękne korzenie, już całe przerosło praktycznie tą doniczkę. No i będę musiała tutaj pomyśleć nad większym pojemnikiem dla tej rośliny. To jest nowy liść, który pokazywałam Wam na Instagramie całkiem niedawno, który wyrósł tak w witrynie, że dotykał lampy i mi się tutaj przypalił, więc ten defekt już mi zostanie. Natomiast roślinka już jest wyjęta z witryny, nie grozi jej przypalenie liścia. Jest teraz umieszczona na tej alokazjowej półce pod lampą. Zobaczcie, tutaj pod tą lampą Zida, o której zawsze Wam głośno trąbię, powstał ten piękny nowy listek, który rośnie przepięknie, błyszczy, mieni się. Teraz to fajnie widać w tym świetle, jak tutaj nie zasłaniam światła z okna. No i też widzę tutaj zaraz roślinka pracuje nad kolejnym liściem, co bardzo mnie cieszy. To anturium jest wyjątkowo odporne na nasze warunki domowe, także ono już stoi u mnie na wolności jakieś 1,5 miesiąca. Wiem, że to jest liść, a nie kwiat, ponieważ idzie nie tutaj po liściu, tylko idzie, tak wiecie, ze środka rośliny. Ten stożek wzrostu właśnie nie idzie po liściu jak kwiatostan, tak można poznać, że to jest kolejny liść. Anthurium Forgetii White Stripes zachwyca z każdym nowym pięknym liściem. Liście są coraz większe, jak widzicie poprzednie liście były mniejsze, te poimportowe, bo to była siewka. Ten duży liść już tutaj na moich nawozach w witrynce powstał taki duży. No i przypuszczam, że ten nie będzie wcale mniejszy, jest przepiękny. Miód na serce. Przestawiłam sobie tego antka i tutaj, proszę, ja Was prezentuję Waszej uwadze mojego Philodendrona Majestic, którego ukorzeniam tutaj z tego liścia. To był liść, który do mnie przyszedł w postaci właśnie takiej sadzonki pędowej, ciętej, przepiękny. Pędówka się u mnie ładnie ukorzeniła, rośnie w mchu, ten filodendron nadal. Jeszcze jest całkiem mokro. Przymocowałam tego filodendrona do palika od Pana Podpory, od Artura. Był film, oczywiście dostaniecie link w opisie. Tutaj dodatkowo jeszcze tymi ważkami go przyczepiłam i on się tutaj pięknie wrasta korzeniami. Mam nadzieję, że zobaczycie to. Ta łodyga jeszcze zaczyna grubnąć. No i słuchajcie, po ukorzenieniu, nie miałam okazji Wam jeszcze pokazać, wypuścił tego listka. Dosyć małego, piękne serduszko. Ostatnio rozwinął kolejny liść, który jest już naprawdę spory w porównaniu do tego. Jest też porównywalny do tego liścia matecznego. Powiedziałabym, że niewiele mu brakuje i już roślina pracuje dla mnie nad kolejnym liściem. Jest piękny tutaj stożek wzrostu. O! No i tutaj kolejne miejsce na korzenie powietrzne. Muszę dorzucić mchu i bardziej tą ważką go tam przypiąć, żeby jak najszybciej się zaczął wrastać w mech, w
ten palik, żeby jak najszybciej wyczuł podporę. Filodendron z tym palikiem w witrynie wygląda bardzo fajnie, bardzo tak estetycznie, minimalistycznie. Jak widzicie, palik ma przezroczystą ściankę, czarną siateczkę i jest jednym słowem zajebisty. Zamówiłam od Artura kolejne 3, czekają na rozpakowanie przy okazji przesadzania, także już niedługo filodendronowe i nie tylko, bo też i monsterowe, stindapsusowe odcinki. Także bądźcie w gotowości, to jest tylko kwestia czasu, abym mogła spokojnie ponagrywać i poprzesadzać rośliny, będzie super. Żeby nie było, że tylko duże rośliny, no to słuchajcie, ostatnio na Instagramie w poniedziałek miniony chwaliłam Wam się tutaj moją princeską. Wrzucałam zdjęcia, to jest ta Pink Princess Marble z Centrum Ogrodniczego Silesia. Chciałam Wam pokazać, jak ona się pięknie wybarwia. Wybarwia się naprawdę bajecznie. Ma przepiękny, intensywny róż, dużo różu. Jeżeli to tak dalej pójdzie, to będzie z tej princeski przepiękna roślina. I jestem w niej zakochana. Mam nadzieję, że widzicie. Nie spadnij, proszę. Mam nadzieję, że widzicie na załączonym obrazku, dlaczego jestem w niej zakochana. Tu też to, co mi się podoba, to słuchajcie, właśnie przy tym filodendronie, to są te małe babyki tutaj. Dookoła niej rosną pięknie wybarwione babyki, mają się świetnie, no i myślę, że w przyszłości zaowocuje to tym, że roślina będzie przepiękna i gęsta. O, tutaj jest jeszcze trochę większy babyk, zobaczcie, ile ma listeczków i coraz piękniej się wybarwiają, także no kolejna porcja miodu na serce dzięki zielonym roślinnym przyjaciołom w naszych domach, teraz konkretnie w moim domu. Dajcie znać, czy posiadacie właśnie te Pink Princess Marble i czy też Wam się tak ładnie wybarwiają, czy mi się trafiła taka sztuka. O, coś zaczęło wiać za oknem. Czy to po prostu kwestia tego, że dobrze je nawożę i mają dobre światełko u mnie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu również choi. Staje się to już powoli tradycją, że pojawia się w każdym odcinku od nowego roku choja, ponieważ jak wiecie, bardzo lubię choje. No i tym razem tutaj też widzicie, dlaczego wybrałam moją choję Australis Lisę. Choja Australis Lisa naprawdę daje czadu. Po tym, jak mi wyłysiała, co było widać na odcinku z jej przesadzaniem i mocowaniem do tej podpory, no to zobaczcie, jak ona się przepięknie zagęściła w południowo-wschodnim oknie. Wisi sobie w tej chojowej półeczce. Zobaczcie, przepięknie czerwone liście. Dają znać o tym, że jest coraz więcej światła. Wypuszcza dużo tych liści, rośnie szybko, rośnie w podłożu ziemnym, w takiej mieszance bigosu. No i ja choję z wariegacją ubóstwiam. Po prostu ubóstwiam, uwielbiam. Ta wewnętrzna wariegacja jest tutaj taka kremowo-żółta, przepiękna. Nowe liście tworzą wizualnie z daleka właśnie takie nawet wręcz kwiatostany, także ta choja jest bardzo zdobna z liści, podobnie jak wszystkie choje, które posiadam w swojej kolekcji. Ona nadal ma tam z tyłu taki przyrościk. O, patrzcie, jaki piękny miętowy kolor, tam gdzie jest troszkę mniej światła. Listki są trochę bardziej miętowe, a tutaj wyrósł z tej matecznej rośliny taki przyrościk bez wariegacji. Jest to zwykła Australis, która też mi się bardzo podoba, więc mam dwie rośliny w doniczce. I są tutaj takie trzy główne pędy właśnie. Po cięciu mi się tam gdzieś zagęszczają między wierszami, także no, sami widzicie, ile ona dodaje koloru. Bardzo, bardzo mnie cieszy, naprawdę cieszy moje oczy. W ogóle cała ta roślinna kompozycja tutaj. Jak ktoś nie widział odcinka o całej kolekcji moich choi, to również podlinkuję, bo jest taki odcinek, choć myślę, że stali widzowie na pewno widzieli. Zobaczcie, co tutaj się wplata naokoło tej choi. To będzie taki zwykły, niezwykły, zwyklak, stały gość w naszych domach. Wręcz bym powiedziała, a raczej bym powiedziała rezydent, bo jest to roślina odporna, łatwa w uprawie, przepięknie wybarwiająca się, nie potrzebująca, Bóg wie ile, oświetlenia, żeby produkować dla nas takie przepiękne
liście trochę jak syngonium mojito, ale nie jest to syngonium, jest to Epipremnum Marble Queen, które przepięknie mi zazielenia jeden regał, gdzie dociera niewiele światła z tej lampy, która świeci mi na półki. No i muszę tutaj przyznać, że z przyjemnością po prostu patrzę na tą roślinę, jak tam siedzę w salonie, przechodzę i sobie na nią zerkam, to ona pięknie wygląda, zwłaszcza w tej terakotowej doniczce. Terakotowa doniczka służy jej aktualnie jako osłonka z podstawką, bo ona jest w doniczce plastikowej produkcyjnej, ale szykuje się oczywiście odcinek z przesadzaniem moich pnącz i to Epi zdecydowanie wyląduje sobie w tej terakocie, tak wiecie, na 100%. I tym przyjemnym roślinnym odcinkiem chciałam zakończyć miesiąc, jakim jest jeszcze marzec. Za chwilę nam się zaczyna kwiecień, coraz bliżej do lata. Rośliny czują już wiosnę, która zapukała do naszych drzwi, okien, do naszych umysłów. U mnie wraz z tegoroczną wiosną rozkwitają ogromne zmiany, nie tylko w mojej roślinnej dżungli, ale też w życiu. I słuchajcie, życzę Wam pięknych, pozytywnych zmian, pięknego dnia, radości z Waszych zielonych podopiecznych. Zaopiekujcie się nimi, cieszcie się zielenią, cieszcie się słońcem. I na tą chwilę to tyle. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.